sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moim i Państwa gościem Marcin Gliwa. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Witam Państwa, witaj Mateuszu. Marcin, ja bacznie obserwuję Twoje analizy, Twoje mapy, ale dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać tak naprawdę na temat jednego obszaru na Ukrainie, o którym chyba w ostatnich godzinach, w ostatnich tygodniach najwięcej słyszymy, czyli o Awdijiwce. Z jednej strony zgodzi się z tym, że dochodzą do nas różne sygnały, zarówno i ukraińska strona, i strona rosyjska informuje jedni o trwającej obronie, a drudzy o cały czas jakichś tam drobnych postępach. Jak realnie wygląda sytuacja w Awdijiwce? Co ty ze swoich analiz możesz wywnioskować? Czy Ukraińcy nadal się bronią, czy jednak z dnia na dzień mają coraz większe problemy? Nie wiem, od czego zacząć, bo tak naprawdę, wiesz, sytuacja, tak opisałem w swojej analizie, tak naprawdę jest dość dynamiczna, jeżeli chodzi o północny odcinek frontu w Awdijiwce tak naprawdę. Natomiast fakt jest faktem, że pewne rzeczy już się potwierdziły względem mojej analizy, choćby to, że ukraińskie dowództwo obrony miasta przerzucało pododdziały z odcinka na odcinek i Rosjanie tutaj wykorzystali tak naprawdę pewne posunięcia dowództwa ukraińskiego. Ja podejrzewam, że to było zaplanowane tak naprawdę, żeby ściągnąć na niektóre odcinki, osłabiając znowu inne odcinki. Ma to swoje konsekwencje. Oczywiście tutaj brak odwodów. No, trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że ukraińskie dowództwo wzmacnia skrzydła, natomiast pojedyncze oddziały wzmacniają obronę Awdijiwki, ale to nie są duże oddziały. Tam nie ma za bardzo miejsca, żeby manewrować dużymi oddziałami. Trzeba prawdopodobnie tam działają grupy bardziej bojowe, tak bym to określił. Sami też Rosjanie, czy Butuzow, czy Rosjanie też tak w sumie tutaj też im piszą o tym oporze. Natomiast pojawiły się też informacje od ukraińskich dziennikarzy, tak jak Butuzowa, czy jeszcze innych, którzy informowali o tym, że tak naprawdę dowództwo 110 Brygady wysyła na front wszystko, co tylko może, tak naprawdę wszystkie grupy batalionowe, wszystko tam walczy tak naprawdę. Wszystko jest pod ogniem. Dzisiaj mamy kolejną informację o tym, że Rosjanie bardzo mocno bombardują bombami szybującymi. Także tutaj to, co było informacją, że 600 bomb szybujących w ciągu tygodnia poleciało na Awdijiwkę, no wszystko jest możliwe jak najbardziej. Natomiast postępy jakieś są. Piszą o tym też i strona ukraińska, pisze o postępach w północnej części, w prywatnych w sumie tam rejonach, prywatnych działek. Natomiast mamy też informacje o wdarciu się pewnych grup rosyjskich do koksowni, co tak naprawdę brakuje też potwierdzenia, tak nie możemy powiedzieć, że tak jest, czy tak nie ma. No, koksownia jest kluczowym też rejonem. Natomiast ja bym tutaj spokojnie czekał na pewne wyjaśnienia. Ja pisałem w swojej analizie też to, że strona ukraińska, jeżeli będzie, to będzie tylko ryglowała te włamania. Nie chcę wprowadzać tutaj dodatkowych sił. Nie ma też możliwości wprowadzić tych dodatkowych sił. Nie wymienia się rotacyjnie brygady, która owszem walczy tutaj bardzo długo i naprawdę poniosła pewne jakieś straty. Natomiast ona walczy na umocnionych pozycjach i co ciekawe, te straty, jeżeli są, to nie są to straty, które tutaj w pewnym sensie załamują ten front tej brygady. Jak widzimy, ona walczy cały czas. Dzisiaj jest informacja, że dalej trzyma wschodni odcinek, więc nie wycofują się. Ciężko powiedzieć, jakie plany tutaj strona ukraińska będzie miała. Natomiast sytuacja, fakt jest faktem, jest dość krytyczna i poważna dla obrońców Awdijiwki, co nie oznacza, że przyjdzie taki moment, albo może przyjść taki moment, że generał Załużny, póki co naczelny dowódca sił zbrojnych strony ukraińskiej, wyda rozkaz do opuszczenia pewnych sektorów i do wycofania się na pozycje. Jakie? Ja określiłem je, natomiast myślę, że większość z nich osób, które analizują, śledzą tą bitwę o Awdijiwkę, też będą wiedzieć, jakie to będą pozycje. Marcin, a jak wygląda logistyka? Bo pojawiła się gdzieś w przestrzeni informacyjnej informacja, że Rosjanie tak naprawdę zbliżają się
do tej głównej drogi, która zaopatruje Awdijówkę. Jak to realnie wygląda? Bo czy to jest rzeczywiście prawda, czy mamy jednak to bardziej traktować jako propagandę? Choć nie ukrywam, że z 2 czy 3 ukraińskie źródła też już o tym pisały, że coraz bliżej tej drogi zaopatrzeniowej Rosjanie się zbliżają. Pisali o tym też, jest to na ukraińska, że nawet i 500 metrów, czy 700 metrów, więc tutaj sytuacja, tak powiedziałem, jest dynamiczna. My tak naprawdę nie wiemy, jak ta linia frontu przebiega, jak ona się przesuwa, czy ona się przesuwa w jednym kierunku, czy w drugim. Pojawiły się informacje, że strona rosyjska, która dotarła do linii kolejowej, nawet ją przekroczyła, została odparta i zmuszona do odwrotu. Te oddziały nie były w stanie, że tak powiem, przełamać pewnych pozycji ukraińskich, poniosły straty i zostały zmuszone do odwrotu. Więc tak naprawdę, ja podkreślam jeszcze raz, to jest sytuacja dynamiczna. My tak naprawdę nie wiemy. My bazujemy na pewnych informacjach, które przekazują osoby, wolontariusze czy inne osoby, które tam są. Wojskowych, zobacz, że nawet nie ma informacji ze strony wojskowej. Tak naprawdę jak przebiega, mamy informacje o ostrzeżeniach, czy Andrzej Perputa tam pisze u siebie, że nawet podaje ulicę, tak? Którędy Rosjanie, że tak powiem, się przemieszczają. Natomiast informacji wojskowych nie ma. Jedyna informacja, jaką ja zdobyłem potwierdzoną, to jest to, że walki trwają, że próby rosyjskie przedarcia się przez nasyp kolejowy zostały odparte, grupy rosyjskie zostały zmuszone do odwrotu. Ale to jest tak lakoniczne, że tak naprawdę my nie wiemy, jak wygląda ta sytuacja. Naprawdę nie wiemy. Możemy bazować na pewnych informacjach. Logistyka jest bardzo ważna i tutaj ta droga do wozu, która idzie tam za Koksownią, oczywiście ona może być zagrożona jak najbardziej, ale nie wydaje mi się, żeby to była jedyna droga zaopatrzeniowa, bo jeżeli tak by było, to tak naprawdę już dawno to zaopatrzenie tą drogą by nie szło. Marcin, ja zawsze uwielbiam oglądać Twoje raporty i patrzeć i analizować sobie Twoje mapy, ale przybliżmy naszym widzom, czym dysponują i może zacznijmy od strony ukraińskiej, jakimi oddziałami, czy to są żołnierze, którzy są w pełni wyposażeni, czy jednak już jacyś rezerwiści są ściągani w rejony Awdijówki, czym dysponują Ukraińcy, co to za jednostki, które bronią właśnie tego obszaru? 110. Brygada zmechanizowana to jest brygada powołana jesienią 2022 roku. Ona dość szybko znalazła się na froncie i ta jednostka od razu znalazła się, można powiedzieć, na linii ATO. Nieszczególnie pierwsze był to rejon Awdijówki. Ona została wprowadzona później do rejonu Awdijówki i broni go już bardzo, bardzo długo. To jest formacja, która chyba faktycznie została tutaj rzucona do walki, ona zaznajomiła się z tym terenem i naprawdę to, ja podkreślę jeszcze raz, to nie jest tak, że wymienia się jednostki w czasie walki, bo to więcej chaosu może spowodować i więcej szkody. Ta brygada może być wzmacniana pod oddziałami i to jak jest, ta brygada została wzmocniona tutaj naprawdę szeregiem różnych brygad, bo wsparcia jej udziela 116. Brygada Zmechanizowana, która jest takim ruchomym odwodem. Wsparcia udziela jej 47. Brygada Zmechanizowana, która walczyła na Zaporożu, poniosła straty, natomiast dzisiaj pokazuje, że te straty zostały uzupełnione i żołnierz też został, że tak powiem, uzupełniony. Na południu mamy świetną 53., która świetnie sobie radzi na południowym odcinku Tonenkę-Sywierne. Rosjanie na tym odcinku nie są w stanie w ogóle ruszyć tak naprawdę, oni są rozbijani. Co do 110. Brygady, no to ona została wzmocniona szeregiem różnych jednostek, bo na jej korzyść działają też pododdziały 3. Pułku SOF-u, czyli komandosów, 8. Pułku komandosów, różne grupy, czyli jednostki dronowe, które działają też na tyłach. Mamy też tutaj pododdziały 6. Batalionu samodzielnego, jednostki Policji Kijowskiej, który tam jest podporządkowany, no, mamy też batalion z 63. Brygady, mamy szereg różnych jednostek, które tam działają, ale jak widzisz, to są pododdziały tak naprawdę mniejsze, które udzielają wsparcia. Tam nie ma miejsca na to, żeby wprowadzić drugą, trzecią brygadę, żeby wzmocnić to, bo nie ma miejsca, nie można manewrować tak dużym związkiem na tak małej przestrzeni, bo poniesie on naprawdę, może ponieść bardzo duże straty, nim on tak naprawdę ten związek wejdzie do walki. Więc operują mniejszymi grupami, bardziej bym tutaj sugerował się grupami bojowymi stworzonymi z różnych pododdziałów, które są, i co pokazała rzeczywistość, były zrzucane z odcinka na odcinek tak naprawdę, dla wzmocnienia. Sami widzimy, co było
na południu, gdzie Rosjanie wykorzystali Rułę i przeszli pod, że tak powiem, pozycjami umocnionymi. Natomiast pozycje to były kontratakowane i pozycja, i w sumie ten, to włamanie zostało zareglowane. Kontrataki były wykonywane po to, żeby zbudować nową linię obrony tak naprawdę, czy obsadzić pewną linię. Natomiast próby likwidacji, nawet myślę, że ukraińskie dowództwo nie myślało w kategorii przywrócenia pierwotnej linii, natomiast dać czas na zbudowanie nowej i zareglowanie włamania. I to samo podejrzewam dzieje się na północy, tylko że na północy jest o tyle trudniej, że bliżej są linie komunikacyjne i zaopatrzeniowe, więc tutaj pamiętajmy, to nie jest jedyna pewnie droga, która tam przy koksowni idzie zaopatrzenie, natomiast pamiętajmy, prześwit ma już 5 kilometrów, więc to jest mało, więc robi różnicę. Pamiętajmy, że w październiku to było 8 czy 9 kilometrów, tak? Dzisiaj mamy 5 kilometrów, więc postęp jest i tego nie można Rosjanom odmówić. Mnie cały czas intryguje to, co się stało na północy, gdzie Rosjanie wykorzystali, że tak powiem, osłabienie tego odcinka ukraińskiego i tutaj atak wielu na takim odcinku dość szerokim, naprawdę bardzo dużych sił rosyjskich, bo tam nacierała 114 Doniecka Brygada, wzmocniona dwoma pułkami obrony terytorialnej, elementy 30 Brygady i jeszcze dodatkowych pułków obrony terytorialnej jako mięso armatnie. Tak naprawdę tutaj bardzo duże siły nacierały na tym odcinku północnym. No i to widać po postępie, tak? Bardzo duże wejście w głąb pozycji, wycofanie się wojsk ukraińskich, które musiały się wycofać, żeby nie wpaść w okrążenie, więc tutaj też to, co pisałem w swojej analizie, no sami żołnierze ukraińscy też mówią, że głównym narzędziem odpierania ataków w tym rejonie była artyleria. Dzisiaj ta artyleria, ona działa, ona jest, tylko że jeżeli mamy ograniczoną ilość wystrzeliwanych pocisków, a co ciekawe, Rosjanie markują sporo uderzeń i ukraińska artyleria działa na rzecz obrońców, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że takie markowanie też zużywa amunicję, więc tutaj do odparcia pozorowanych natarć też idzie amunicja, więc jeżeli powiedzmy mają tam 50 pocisków na dzień do wykorzystania, to który atak będzie właściwy i który atak trzeba odpierać większością tych pocisków? Zawsze coś zejdzie, tak? Na dzień może się okazać, że jednak jest. Ja uważam i podejrzewam, że priorytet w przesyłaniu amunicji ma rejon Awdiwki, bo jest kluczowy. Natomiast pamiętajmy, że front ma 1200 kilometrów aktywnych działań i ciężko tutaj zaopatrzyć. Sami tutaj Ukraińcy mówią, że dowódcy bardzo ostro tutaj reglamentują amunicję, szczególnie artyleryjską, mając świadomość tego, że nie wiadomo, kiedy będą kolejne dostawy. No właśnie, no ja nie jest wielką tajemnicą, ja przecież wczoraj rozmawiałem z naszą koleżanką Karoliną Batą-Pogorzelską. No i ona sama mówi wprost, że problem amunicji jest coraz bardziej dotkliwy dla ukraińskich żołnierzy, no ale perspektywy też jakoś nie są zbyt optymistyczne z tego, co czytamy w komunikatach czy Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej. Ale Martin, ja jeszcze przeczytałem wiadomość, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, że przez dłuższy okres w rejonie Awdiwki panowały duże mgły. To też trochę gdzieś tam podobno Rosjanom pomagało, ograniczało jednej i drugiej stronie przecież zwiad przy pomocy dronów. No i to niestety tą sytuację mieli wykorzystać Rosjanie. Jak to wyglądało? Tak, tak. Wiesz co, no, pierwsze włamanie na południu było wykorzystane z powodzeniem przez stronę rosyjską, nie tylko przez Rułę tak naprawdę, bo tutaj też te ataki były wykorzystywane przy wykorzystaniu pogorszenia pogody, gdzie no, sobie, w sumie wiele razy powtarzałem, że dzisiaj to drony patrolują linię frontu i to drony wykrywają zgrupowania, i nim one przystąpią do ataków tak naprawdę, czy do rozwinięcia się z pozycji wyjściowych, to one alarmują i tak naprawdę uruchamiają cały system. Rosjanie to wykorzystali, wykorzystali też na północy, bo to też pogorszenie pogody miało miejsce. Mówi się też, że Rosjanie na bardzo dużą skalę wykorzystali peleryny, które blokują termowizję, więc pytanie, czy tak jest naprawdę, czy nie. Widziałem filmik, czy to był propagandowy, ciężko powiedzieć. Ja z bardzo dużą dozą nieufności podchodzę do różnych materiałów filmowych rosyjskich. Rosja pokazała, że no wszystko, co robi, to robi na kłamstwie. Ona tak naprawdę zbudowała to kłamstwo i żyje tym kłamstwem tak naprawdę.
Marcin, na koniec wiem, że tego nie lubicie. Mówię tu o wszystkich naszych kolegach, gdzie tam sobie rozmawiamy, ale wyjmijmy tą szklaną kulę. Co według ciebie może się wydarzyć w najbliższych tygodniach? Bo ja nie ukrywam, że na siłę Rosjanie będą chcieli jednak tą Awdijiwkę zdobyć, bo zaraz już mamy połowę lutego, a w marcu, jak wiemy doskonale, wybory w Federacji Rosyjskiej. Czy ty uważasz, że jednak do tego marca ta Awdijiwka padnie? Czy to będzie taki scenariusz bachmucki? Czy jednak może Ukraińcy wytrzymają? Wiesz co, sytuacja jest na tyle poważna, że ukraińskie dowództwo naprawdę ma mocny dylemat, co bronić, a czego, co opuścić tak naprawdę. Pamiętajmy, że część żołnierzy nadal cały czas walczy na umocnieniach, które nie tylko osłaniają, ale i też dają duże możliwości. Powiem tak, z widzenia pewnie dowódców, którzy tam walczą, możliwości obrony jeszcze są. Skoro nie słyszymy o wybuchach, nie słyszymy o odwrotach ukraińskich, to znaczy, że sytuacja jest ciężka, można powiedzieć bardzo ciężka, natomiast nie przekreśla to jeszcze możliwości obrony. Jak będzie to wyglądało w najbliższych dniach, tygodniach? No prawdopodobnie Rosjanie będą naciskać, oni będą szli za ciosem i tutaj trzeba mieć świadomość tego, że rotują te jednostki na potęgę, wysyłają na tyły. To mi się przypomina już, wiesz, rok 44, gdzie 6. Armia Pancerna Gwardii po trzykrotnym, powiedzmy, wyniszczeniu była trzykrotnie odtwarzana w przeciągu kilku tygodni, wracała na front tak naprawdę i tak wygląda to po stronie rosyjskiej. Piszą też o tym w sumie Ukraińcy, którzy mówią, że no, rotacje wojsk rosyjskich są robione co kilka dni i one po prostu nacierają, tak, nacierają. To, co im pozwalało odpierać tak naprawdę te ataki rosyjskie, czyli artyleria i drony, dzisiaj z powodu braków amunicji i tak naprawdę wszelkiej maści amunicji powoduje to, że wojska ukraińskie mają ogromny problem z odpieraniem dużej ilości żołnierzy rosyjskich na tym kierunku. Więc Marcin, to jest... powiem ci tak, nie jestem w stanie stwierdzić, i co się stanie w najbliższych dniach. Jedno, co mogę tylko stwierdzić, to na pewno Rosjanie będą atakować dalej. Natomiast co zrobi ukraińskie dowództwo, jeżeli będzie ponosić straty i będzie to generowało jeszcze większe straty, to podejrzewam, że strona ukraińska wycofa się z pewnych sektorów Awdijiwki na bardziej korzystne, zawęzi obronę tak naprawdę, zagęści tą obronę, bo jeżeli popatrzymy teraz na obwód, że tak powiem, Awdijiwki, no to przeliczeniowo, powiedzmy w cudzysłowie, jeżeli linia obrony ma, powiedzmy, 14 kilometrów czy 13 kilometrów, to jeżeli popatrzymy na dogodną sytuację w centrum Awdijiwki i to wszystko, to możemy skrócić to o połowę, więc zagęścimy to. Tylko pytanie, czy jest tam linia obrony, czy nie ma tam linii obrony, czy będziemy się bronić bez umocnień, wykorzystując infrastrukturę, czyli w tym wypadku budynki, bo Rosjanie na potęgę niszczą budynki, więc tutaj obrona, no jeżeli przejdziemy do stacjonarnej obrony, będziemy ponosić naprawdę bardzo duże straty z powodu nie tylko bomb, ale i ostrzału tak naprawdę. Zatem bacznie przyglądamy się sytuacji w Awdijiwce. Te takie najświeższe analizy, dokładne analizy znajdziecie na kanale Martina, zarówno tym na YouTubie, jak i na Twitterze. One często się pojawiają przecież również na Warnewsie, na który również gorąco zapraszam. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami twoją ogromną wiedzą. Zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie i jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Trzymaj się, Mateuszu. Sponsorem programu były Militaria.pl.